Dagmara Moranowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. Niestety panowanie w pogodzie przejął układ niżowy, a wraz z nim fronty atmosferyczne. Dodatkowo z północnego zachodu napływają do nas masy chłodnego, wręcz arktycznego powietrza. Ta noc na przeważającym obszarze kraju będzie już dość pochmurna. Przelotne opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem wystąpią głównie na północy i na południu Polski. Na termometrach w nocy niższa temperatura. Najchłodniej będzie na północy kraju, tutaj do minus 1 stopnia. 2 stopnie w centrum, najcieplej będzie na południu, tutaj maksymalnie 6-7 stopni. Jutro również w całym kraju i to przez cały dzień niestety dominować będzie pochmurna i deszczowa pogoda. Na północy kraju ponownie mogą wystąpić opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach jutro od 3 do 4 stopni maksymalnie na północy, tam będzie najchłodniej. Natomiast najcieplej na południu i na wschodzie kraju, gdyż tutaj jeszcze ostatki ciepłego powietrza, do 13 stopni w części południowo-wschodniej. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Noc na Kujawach i na Pomorzu także będzie z dużym zachmurzeniem, na termometrach od 2 do maksymalnie 3 stopni. Jutro niestety do naszego regionu dotrze wspomniany front atmosferyczny, który przyniesie nam chmury i opady deszczu, a także spadek temperatury, na termometrach jutro maksymalnie od 8 do 9 stopni. Spadać będzie także ciśnienie, jutro 997 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.